No to dzisiaj będzie taki powrót do 99 roku. Mamy tutaj Walkmana Ivy. Walkmana. Odtwarzacz kasetowy, przenośny, stereofoniczny Iva. Bo Walkman to wiadomo, był tylko Sony. No właściwie każdy mówił, no, że to Sony, wiadomo. Znaczy, że Walkman. Ale to tylko okazuje się, że tylko Sony. No, propos, radiomagnetofony Panasonica. Niby mały F2 i A200. No były też Sony mniejsze, takie bardzo małe. Oczywiście radiomagnetofon, Walkman z głośnikami jako radiomagnetofonicze, nie? Kurde, no naprawdę tego Panasonica to nie mogę przeżyć. Chociaż 277 też bym podjarany, jak go kupiłem w 2019 roku. No otóż, no jest tutaj Walkman. Odtwarzacz Iva. Już ktoś mi pisał, że źle wymawiam nazwę tej firmy, no ale no. Swoją drogą, większość właśnie wymawia jako Iva. Słyszałem tylko jednego w życiu, raz w życiu, a się wysłowić nie mogę. Raz w życiu słyszałem człowieka, no właśnie też dlatego przekręcę. Raz w życiu słyszałem człowieka, który mówił inaczej. Aiwa, jakoś tak. Po japońsku bodajże tak jest prawidłowo, ale wiadomo, po polsku to inaczej. Aiwa Stereo PS162. Stereo Cassette Player. Tutaj jest funkcja coś w rodzaju AVLS Sony. Tylko nie ma tu tego przełącznika, nie jest aktywowana, jest na stałe załączona. Kto wie. Jest oryginalny tutaj do paska. Pod spodem zdejmowany jest jak w Philipsach, jak w Sony. Produkowany w Chinach. No to mamy odtwarzaczyk. Pasek to chyba był zdjęty nawet oryginalnie. Są słuchawki oryginalne. Trochę już przytyrane, może i nawet używane. Ze wtyczką. Takie słuchawki jak słuchawki, wiadomo. Podobno nie działają. Ale na filmie będzie trudno pokazać, jak działają słuchawki, także będzie konieczne podłączenie do wieży. No, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi. Kupiony w Polsce. Data sprzedaży 29 styczeń 2000 roku. A jednak, no tutaj 99, no model 99 roku. Wiadomo, o co chodzi. Lubię takie bajery właśnie, jak są w zestawie. Miałem kiedyś Philipsa. Też 99 z radiem, z sławkami, wszystko. To był AQ 6585 z radiem. Wezmę to tutaj, przestawię. Słuchawki niech sobie na razie leżą. No to podłączymy i włączymy. Tutaj jest trochę przekombinowane o wtyczkę przytrzasłem. Tutaj jest ogólnie mój kabelek. On jest śmiesznie zrobiony, bo to jest. Ja sobie go zrobiłem. Tu wieża stoi, a z drugiej strony jest zawsze komputer. Do komputera podłączam. Taki długi przewód, i tutaj zrobiłem sobie przejściówkę i ją obkleiłem taśmą. Nie miałem nic innego pod ręką, a szkoda mi odciąć przewody. Ale działa. Działa prawidłowo. Otóż, no podłączymy to. To F2 bym podłączył, ale to nie ma AUXa. Niestety. Ale trudno, ma wyjście na głośniki. No i tak. Wideo w wieży trzeba włączyć. Wejście wideo. Nie ma autorewersu, nie ma radia, nie ma żadnych ustawień dźwięku. To jest najprostszy, najniższy. Mam jeszcze taki prosty model. To on niestety nie działa. No, odwrotnie kasetę. Ja zawsze mam problem z tym, w którą stronę kasetę wsadzić. No i kręci. Dobrze, głośność ustawiona. Tak głośno to nie, żeby przez tego nie było. Long play, 18 godzin. Długo odtwarza, 18 godzin może grać. Coś źle przełączyłem pewnie na wzmacniaczu. Wideo 2 musi być. W ładnym stanie jest ta Iwa ogólnie. Tak jakby się zdaje, że trochę za wolno. A przed chwilą właśnie ten utwór też w radiu słyszałem, także. A propos. Nowy bajer. To kolumn Sony. Kupiłem tego Technicsa CH550 i w zestawie były właśnie podstaweczki. Takie z lat 80. składane. Tylko jest jeden problem. Były takie plastikowe elementy, jak tutaj widać właśnie.
I były 4, powinny być 4. Podstawki są 2, wiadomo. A tutaj nie ma, nie założyłem. Jednego brakuje. A mówię, żeby było tak samo, to z dwóch stron nie założyłem. No, z tyłu to nie widać. Kabelki to są też ajby, co ciekawe, od głośników surround, ale one są strasznie słabej jakości. No nie wiem, tak, tylko takie miałem jakieś długości, bo oryginalne były trochę. Nie były jakieś krótkie, ale nie były też rewelacyjnie długie. Ale Walkman posłuży mi chyba jako posłuży mi za deka do tej wieży chyba. Albo ona, bo Panasonic. Panasonic jeszcze jak umie, no to wiadomo. W F2 nie działa magnetofon. Kręci, ale nie ma dźwięku. Technic niestety zawiódł już całkowicie. Nie reaguje na nic. W Sony to wiadomo. Na razie co tutaj w domu u siebie mam sprawne na kasety, to jest ta Aiwa, ten Panasonic też nie mój, i Technics HD50B. Czekam aż wróci z naprawy wzmacniacz od 550, tam się trochę dopracuje magnetofon i zawsze będzie kaseciak, można nawet za Sonówkę wejdzie, że Sonówka dużo lepiej gra. Myślę deka jakoś dorwać, mam 373, ale niestety nie ma dźwięku. Ale będzie kombinowane jeszcze, może jakiś deck inny, może radiomagnetofon jakiś, może wieżę chcę naprawić. Ale na razie gra Aiwa.